Ale dziura. I hamujemy. Ale bagno. Nie wziąłem kamerki, bo tak to bym przejechał przez to, tak jedną ręką trzymając to. Wiecie, nie będę się narażał, że się wywrócę w tym szambie. No i wam szczerze. No, idą burze. Jak pięknie chmury się odwzorowują. Idą burze, idą. Powiem wam szczerze, idą. Idą burze. Stamtąd pędzą burze na Warszawę. Akurat Celestynów jest pod Warszawą. Zaledwie 40 km. Więc... No i będzie zapadało i lało. Aj, aj, aj. No ale to się zrobi szambo. Ach, szambo. Miał Jan na wiosnę szambo, miał Jan je. Taka piosenka była. Ajajaj, ajajaj, ajajaj. Może się uda przejechać? Co wy na to? Ajajajajajajajaj. A to jest glina. O, zakopałem się. Ajajaj. O, przejechałem. Ojejoj. Powiem wam szczerze, ja nie lubię jeździć trzymając kierownicę w rowerze jedną ręką, bo to jest niebezpieczne deczko. A wziąłem się, wybrałem na taki off-road dzisiaj, MTB off-road, przez pola, tak sobie przejechać i tyle. Idą burze. Jestem koło miejscowości Regut pod Celestynowem. I tak się wybrałem. Jadę sobie z 10 na godzinę. Opony Continentala świetnie się spisują. Nie mam co do nich żadnych zastrzeżeń. Rower ogólnie też się świetnie spisuje, powiem wam szczerze. Mogłem wziąć Riverside, ale sami wiecie, jak każdy zna moje rowery, to wie, że Riverside ma cienkie opony 700 x 38, więc to jest cienka opona i no on by tutaj nie podołał. No na takim gruncie, jak ja teraz jadę, po takim polu, to on by pojechał, ale tam po tym bagnie, to by się zaraz w nim zakopał. Zwierzątka to były i ryły, bo czuję pod kołami. Świnki i inne dziwne rzeczy. A we se stanę. O! Jezu, wydycha. Zobaczcie, jakie piękne chmury. I stamtąd idą burze. A sprawdzałem przed chwilą na mapie burzowej. Stamtąd idą burze na nas i pędzą na Warszawę. To będzie się mniej więcej tak przesuwać. No. Ożem daleko zajechał. I rowerek, wiecie, no rowerek jak rowerek. Z Riverside'a to do tego roweru to tylko przerzuciłem oświetlenie tył i przód. I nic więcej, tu po prostu słuchajcie, nie ruszam. Ja pod każdym filmem z tym rowerem dodaję jego specyfikacje, gdzie tylko zmieniłem nazwę opon, jakie posiadam obecnie.
No, sami widzicie, to jest coś takiego od Continentala i mi się bardzo fajnie na nich jeździ. I powiem szczerze, co tu więcej mówić, strzał w dziesiątkę. Zakup się udał, bardzo fajnie jeździ, nie mam zastrzeżeń. Powiem szczerze tak, nie będę tu nic zmieniał, nie będę w ogóle nic wymieniał. Jeżeli coś będzie wymagało wymiany, to wtedy się wymieni. Ale powiem szczerze, no sprzęt jest dosłownie, jakby to powiedzieć, iskra. O. Igła, iskra, gold. No po prostu strzał w dziesiątkę. Za, powiem szczerze, no za głupie 400 zł można kupić rower, który jest rocznikiem 2010, czyli ma 13 lat, 13-letni rower w świetnym stanie, gdzie tylko jedyne co musiałem zrobić, to wiedzieć co, przesmarować linki i tak dalej, oczyścić łańcuch i wszystko. I tyle z mojej strony i sobie przerzucić oświetlenie. A tak nic nie było tutaj ruszane, wymieniane. Jest wszystko oryginalnie. Oj. Powiem szczerze, będzie czyszczenie. Kurde, jak zwykle. A żeś się wpierdzielił, chłopie. Mam tu możliwość zamontowana bagażnika, ale powiem wam szczerze, to jest głupota dla mnie mieć bagażnik. No to jest, zobaczcie, to jest taki fajny sportowy rower terenowy, na którym można latać dosłownie wszędzie. Opony znacie. Koła rozmiar 26. I mi się podoba po prostu tutaj, jak latanie tym rowerem po Celestynowie, jego okolicach, tak do 100, 126, 130 km, to tak rozumiem, bo zamierzam nim jechać do Kazimierza Dolnego, do Bochotnicy, żeby zrobić zdjęcia z jaskini małej w Bochotnicy i tak nim pojadę. Powiem szczerze, fajny rower, mi się bardzo podoba. Powiem szczerze, macie całkiem ciekawy design ramy. Taki agresywny, mi się wydaje. I ten przedni błotnik to nadaje w ogóle takiego crossoveru. Takiego zacięcia, z takim pazurem. Jak tygrys szarżujący na ofiarę. Powiem szczerze, że fajnie mi się podoba. Nie wiem, zaraz ktoś powie, ale się podniecasz tym rowerem, to zwykły rower i tak dalej. No, powiem wam szczerze, jak każdy by się tym rowerem przejechał, to zmieniłby momentalnie zdanie. Ja tym rowerem zrobiłem, powiem wam szczerze, na 160 km wokół Warszawy. 161 plus minus kilometr, w tą czy w tą. I powiem szczerze, jak wróciłem, to nawet tyłek mnie nie bolał. Jest wygodne siodło w tym rowerze. Ja tu powiem szczerze, nie wiem, powiem wam naprawdę, nie wiem co to bym miał zmienić. Tu nie ma nic do wymiany. Jedynie co tu można jeszcze, to oddać ten amortyzator na gruntowne czyszczenie, mycie, smarowanie i to wszystko. No i nic więcej tu nie ma do roboty. Bo przydałby mu się serwis, sami widzicie dlaczego, ale uzupełniłem olej. Olej się leje z tego amortyzatora, ale on działa, pracuje, nie ma z nim problemów. Nawet ten mechanik z serwisu rowerowego w Celestynowie, dwa kółka, uznał, że nie jest to na razie do roboty, bo działa, nie ma z tym problemu. Gorzej jakby nie działało. No i powiem wam szczerze, no. Shimano Altus. Przekładnia biegów, która ma już też swoje lata. A dalej działa doskonale. Tak samo przednia korba. Nie ma problemu. Powiem wam szczerze. Kaseta jest nawet nietknięta czasem. Jakby kogoś interesowało, ja też tym rowerem nie wiadomo ile nie cisnę. Zmieniam odpowiednio przełożenia, tak żeby nie zarżnąć napędu. Staram się po prostu jeździć tak, żeby ten napęd wytrzymał bardzo długo. I nie zażynam tego roweru, nie wiadomo jak. No wiadomo, że pewnie zaraz czyszczenie będzie i tak dalej, bo sami widzicie jak to wygląda. Ale kurde, no ludzie, to jest igła, po prostu super gold igła, po prostu. Mi się to podoba. Dlatego słuchajcie, wybrałem się na taki krótki offroad po okolicach Celestynowa i Reguta. No tam, gdzie wskakuje, teraz mamy Regut.
Po to, żeby po prostu sobie pojeździć, zanim przyjdą burze i nawałnice, które pędzą z tamtej strony. A tam się pięknie rozpogadza. Więc dlatego właśnie wolałem się wybrać, trochę poopowiadać wam. Bo miałem zamiar kupić sobie, powiem wam szczerze, pozdrawiam pana Pawła H., z którym często w komentarzach piszemy na temat rowerów i innych rzeczy. Pozdrawiam cię, przyjacielu, fajne firmy, filmy. Powiedziałem firmy, filmy robisz i mi się miło to ogląda, po prostu. Więcej filmów, kolego, z rowerem. Bo tam masz fajne te swoje okolice i miło by się oglądało, jakbyś więcej pokazywał. Więc ja też staram się tu pokazywać troszkę więcej swoich terenów. O, no i co tu mówić dalej? No, świetny nabytek, powiem szczerze, bo miałem kupować elektryka jakiegoś. Pewnie Rockrider 500E elektryczny. No ale po co? Po co? Ludzie, po co? Tak naprawdę po co? Żeby przyszpanować kumplom z roboty, jakimś pannom? Bo ja jestem bogaty, bo ja mam? Wiesz co, wolałem kupić coś, co naprawdę pięknie wygląda. Co ma takie agresywne, sportowe zacięcie. A ten rower to jest dosłownie, kurde, igła, powiem wam szczerze. Nie chcę lepszego. Wiecie, Riverside 920 to jest rower długodystansowy. To jest tak, żeby pojechać nim, wyjechać z Telesnowa, a zatrzymać się w Kielcach albo w Częstochowie. A ten, to tutaj na te tereny i okolice, to doskonale się spisuje i sprawuje. Tu nie mam żadnych problemów. A Riverside'em sobie po takim terenie nie pojeżdżasz za bardzo, bo to nie są opony i koła w tym rowerze do tego. A tu potrzebowałem czegoś konkretnego, na co wsiądę, jadę i wiem, że się nie rozleci albo coś się tam nie stanie. No dobra, trzymajcie się, na razie, dzięki, pozdrawiam. Piorun Elektryk, zmotoryzowany rowerowo na maksa.